Historia Bochni nieodłącznie związana jest z losami jej mieszkańców, którzy na przestrzeni wieków współtworzyli jej społeczeństwo, rozwój czy architekturę. W serii Ludzie, będącej częścią cyklu W Starym Mieście, przedstawimy postacie, które nie zostały upamiętnione w tkance miejskiej swoją ulicą, placem, skwerem bądź rondem, a mimo to ich historie i dokonania są warte przybliżenia. Tę serię chcemy zacząć pod serią Bocheńscy Wynalazcy, która przybliży postać bochnian posiadających swoje odkrycia i wynalazki, które może nie były tak imponujące jak dokonania chociażby Tesli czy Edisona, ale mimo to znalazły swoje zastosowanie i użytek. Pierwszym z nich jest Władysław Gargul, fotograf i społecznik, którego życiorys oraz dokonania przybliży nam pani Janina Kęsek, historyk i badacz dziejów Bocheńszczyzny. Władysław Gargul, urodzony w Bochni w 1883 roku, był fotografem i swego czasu znanym pomysłodawcą i wynalazcą pewnych usprawnień w dziedzinie fotografii, które patent jego wykupiła firma Kodak. Już jako 14-latek praktykował w zakładzie fotograficznym Juliusza Miena w Krakowie, a w 1903 jako 20-latek otwarł własny zakład, pierwszy krajowy zakład produkcji karb pocztowych bromosrebrnych w Bochni. Dał się poznać jako bardzo dobry fotograf, robił świetne zdjęcia. Również w tym samym roku, w 1903, wynalazł przyrządy do szybkiego kopiowania kart właśnie tych bromosrebrnych w bardzo dużych ilościach, 15 tysięcy sztuk kart na godzinę. Zatrzask elektryczny do aparatów fotograficznych, fotometr do regulacji czasu naświetlania. W 1925 roku te patenty Gargula wykupiła firma Kodak. Wynalazł także elektryczną płukarkę z wirującym strumieniem wody do płukania odbitek oraz do suszenia klisz. No, te wynalazki już wyrobiły mu pewną renomę w środowisku fotografów, nie tylko krajowym, no, nawet w zasięgu wręcz krajowym i nawet za granicą. Brał udział w wystawach fotograficznych, wystawie fotograficznej w Wieliczce, gdzie dostał srebrny medal za kartki pocztowe, w powszechnej wystawie słowiańskiej w Krakowie w 1904 roku. Ten zakład rozwijał się, ale po I wojnie światowej Władysław Gargul przeniósł zakład do Wieliczki, a właściwie otworzył tam filię, a wkrótce drugi zakład, a ten prowadziła jego żona Janina. We Wieliczce był większy ruch turystyczny, i takie szybkie wywoływanie zdjęć zrobionych przez zjadem do kopalni, grupa zwiedzająca odbierała już wyjeżdżając z kopalni gotowe odbitki fotograficzne. I ten większy ruch dawał większe obroty w firmie fotograficznej. Zakład w Bochni prowadziła żona, a potem kontynuował jeszcze syn Kazimierz. Także w sumie zakład rodzinny Gargulów istniał w Bochni na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zakład Władysława Gargula, zdjęć mam tutaj kilka, na przykładu z okresu przed I wojny światowej. Najpierw jest zakład fotografii artystycznej, potem jest już nadworny fotograf. Jest również na tym rewersie odnotowane liczne odznaczenia, uznania i podziękowania, co też jest ważne, bo świadczy o tym, że był to wzięty fotograf, oraz fotograf nadworny arcyksięcia cesarza królewskiej wysokości, arcyksięcia Karola Franciszka Józefa. Bochnia, Brzesko, Wieliczka. To są z kolei już wymienione miejscowości, w których działały filie tego zakładu. Również, co kiedyś miało znaczenie, a teraz nie ma żadnego, był numer płyty, czyli numer negatywu, na który można się było powołać, jeżeli klient chciał zamówić dodatkowe odbitki. Niestety było to możliwe, dokąd istniał zakład. Potem, kiedy szklane negatywy zostały
wręcz wyrzucone na śmietnik, to już nie ma żadnego znaczenia od tej pory. Pierwsi fotografowie, a trwało to jeszcze właśnie do I wojny światowej, ustawiali swoich klientów, te modele, na tle dekoracji. Były też przeróżne akcesoria, między innymi czy stoliczki jakieś ładne, czy detale, drobiazgi, bibeloty na tych stoliczkach, zdjęcia w ramkach, czy też sztafaże, albo ustawione tak zwane tła, albo tło było przedstawiające pejzaż górski, albo jakiś płynący strumyk, albo jeszcze jakieś inne urokliwe miejsca. Mam tutaj zdjęcie chłopczyka, właściwie dwie fotografie. Chłopczyk uśmiechnięty, wygląda jak dziewczynka, bo taki mały chłopczyk w sukience aksamitnej trzyma w rączce róże. Drugie zdjęcie wykonane troszkę później, kiedy różyczka się złamała i chłopczyk stoi ze smutną miną i ze zwieszonym kwiatuszkiem. Zdjęcia zrobione w obrębie, w odległości w zasadzie od siebie jedno od drugiego kilku minut. Właśnie bardzo wdzięczne są fotografie dzieci, fotografie postaci par, czy też indywidualnie. Damy z wachlarzami w długich sukniach, czy też panowie bardzo elegancko ubrani, ale wszyscy patrzą prosto w aparat ze względu na czas naświetlania dość długi. Zazwyczaj te postacie się nie uśmiechały, bo w sumie te uśmiechy by tak więdły z każdą sekundą, więc wszyscy mają poważne miny i patrzą prosto w obiektyw. Zresztą fotograf tak prowokował swoich klientów: proszę patrzeć prosto w aparat. No więc tak wszyscy patrzą prosto w aparat. Dopiero w związku z rozwojem fotografii amatorskiej zaczynają się zdjęcia swobodne, właściwie w różnych swobodnych pozach, pokazujące już nie takie sztywne atelierowe pary, postacie patrzące prosto w aparat, tylko właśnie czy grupy osób, czy indywidualnie zdjęcia robione w plenerze czy we wnętrzu, ale już w swobodnym układzie.